Czy znacie Państwo kogoś, kto nie lubi się przytulać? To chyba jedna z nielicznych czynności, którą lubią wszyscy, bez wyjątku. Przytulają się i duzi, i mali, i starsi, i młodsi. Badania dotyczące korzyści dla zdrowia, jakie daje dotyk, sugerują, że fizyczna styczność z drugim człowiekiem wpływa korzystnie na nasz układ immunologiczny. Dzisiaj jest dzień przytulania. Czy będziecie się bardziej przytulać? Nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy nawet. Ale to zapamiętamy i będziemy. Czy przytulać się warto tylko dziś, czy zawsze? No zawsze. Nawet nie wiedziałam, że jest taki dzień. My to robimy po prostu, no tak, spontanicznie. Potwierdzam. W jakich sytuacjach najlepiej się przytulać? W każdej. Dlaczego? Bez powodu. Bez powodu, no bo to jest taki środek odstresujący, można tak powiedzieć. Jesteśmy bliżej. Tylko teraz chodź. Zawsze teraz jak my się staramy przytulać, to niestety mamy takiego małego szkraba, który też chce się przytulać. Nie powinni martwić się ci, którzy nie mają kogo przytulić. W końcu o przytulanie zawsze można uprzejmie poprosić. Czy któryś z pan mógłby mnie przytulić? Tak. Ja też mogę? Can you hug me? Of course yes. Tak naprawdę przytulać możemy wszystko i wszystkich, bez wyjątku. Wrocławianie to prawdziwi milusińscy. Mogliby się przytulać na okrągło i bardzo dobrze, w końcu powinniśmy się przytulać nie tylko od święta, ale na co dzień. Agata Todorow, Echo 24.